never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive. Cześć, ja jestem Adam i witam Was na moim kanale. Kontynuujemy przygodę w grze Elden Ring. Gramy w kooperacji z Monsoon Ninja. Siema. I dobrze, nie zaczęliśmy jeszcze odcinka, a już mamy najazd, więc to dobrze świadczy o tym, co będzie się działo w zamku. No to co, lecimy. Przeciwnika. Bez najazdu to kiepski odcinek. Tak. Zawsze na każdy odcinek przypada z 5 najazdów. No i wtedy się dobrze ogląda. Tak. O, bym spadł. Ciekawe. A niedawno tam zaczynaliśmy, nie? No dobra. To tu gdzieś, nie? Tu. Się okaże, że nie będziemy mieli tego najazdu, bo chłop nas zgubi. No to bardzo możliwe, bo tutaj ten moment mapki to jest taki, ci powiem, że ciężki do namierzenia. Nie, to tu. Robaczek ucieka. Burzowe natarcie. No i teraz przed nami bardzo ciekawy przeciwnik. Mamy już ogon wyrósł. O! Najeźdźca jest. Nie wiem, widziałem, trzeba zabić tego rycerza Tygla. Dobra, zdążyłem. Zaczekam. O kurde, honorowy. Ja nie mam jak się leczyć, więc jeden na jeden. A co on robi? Co on robi? On chyba... A czekaj! On się daje... Zabić. Pokonać. Arek. Dobra, to był naprawdę dziwny najazd. Bardzo. No ale wyszło, no. Rycerz Tygla pokonany, najważniejsze. Tu pierwszy gdzieś... na liście. No to jest... Ja mam taki problem z nimi, z walką, że... No najgorzej to jest w tych katakumbach, w jednych, co jest ich dwóch. Dwóch. No i ten też pierwszy w więzieniu jest taki specyficzny mocno, moim zdaniem. Jest tak jakby... Ja odnoszę wrażenie, że odstaje od reszty. Za mocne jest, no. Tu się zgodzę.
Przywróciło ci flaszki do leczenia, czy nie? Jedną. Jedną. Zaraz powinien przywrócić więcej. Pierwszy kamień drugiego poziomu do drugiego miecza. Powiem ci, że miałem fajną sytuację na Facebooku ostatnio, bo wysyłałem ci tego chłopaka chyba, co ten ściąga miniaturki do filmów. Czy nie wysyłałem? Chyba nie wysyłałeś. Z innych kanałów ściąga sobie po prostu i wrzuca na swój kanał, nie? Co ty mówisz? No i to nawet na przykład ktoś ma swoją miniaturkę i ma swoje logo jeszcze w nią wrzucone. I on potrafi z tym normalnie zgrać. I wrzucić na swój kanał? Tak. I przecież wpisali mu ostatnio ludzie na Facebooku, że jak możesz być taki perfidny, że nawet nie usuwasz loga czyjegoś. On udał, że nie wie, o co chodzi, wiesz, tam grubsze akcje. A to czekaj, to chyba nawet widziałem tą sytuację na Facebooku. Ściągnął z miniaturką walecznego Bigosa, nie? Do Lords of the Fallen. Mhm. No, ja nawet widziałem wcześniej u niego, jak Kondzio Playera miał miniaturkę z normalnie z jego twarzą, wiesz, wrzuconą. To widziałem. Widziałem na YouTubie ten kanał. Masakra. Ja mówię, jak może być tak perfidny i robić takie rzeczy? Kolejne dramy na Facebooku. Wiesz, dopóki nie jest takim topowym youtuberem, no to żadnej tam dramy nie będzie, nie? No nie, ale wiesz, sam to zero takiej kreatywności. Chociażby mógł przysiąść i się trochę poduczyć, nie? Albo obejrzeć na YouTubie poradniki, jak robić miniaturki. No tak, ale nawet, no, nie wiem, dla mnie to jest takie okradanie czyjejś pracy, nie? To wyjście, nie? Tutaj jest. Ktoś poświęcił czas, tak? Zrobi sobie miniaturkę. Do Wrocławia ty ściągasz ją i wrzucasz do siebie. No. Czekaj, na kim się skupi ten duży rycerz? Na mnie. Chodź, rycerzyku. Dobra. A teraz na mnie. Nie ma opcji wytrącić go z równowagi. Nie, nie, za bardzo potężny jest. Dlatego ja będę bardzo chwalił kanał DoomHZ, który robi mi miniaturki na mój kanał. Polecam serdecznie. Link do kanału w opisie. No, oczywiście trzeba polecić kanał, bo dobre materiały też robi. Tak, bardzo dobre. Bardzo dobrze ogrywa. Teraz obecnie Spidermana 2. Co, najpierw drabinka? No tak bym zrobił.
Dzisiaj też rozmawiałem z nim właśnie, jak algorytm YouTube'a trochę świruje, nie? Bo tak jak z początku filmy moje były bardzo gdzieś tam w jakichś listach, gdzieś dużo ludzi mnie oglądało, tak teraz gdzieś coś się dzieje i bardzo zmniejszyły się zasięgi. O, ja i ty. Chwilę też dzisiaj rozmawialiśmy o tym tagowaniu filmów, nie? Żeby tu wrzucać te tagi. Wykorzystuję praktycznie już maksymalną ilość znaków w tych tagach, bo tam 500 jest. W opisie? Tak, znaczy w opisie, nie, jak montujesz film, nie? Jak na YouTube już ustawiasz napisy, wszystko. I tam masz tą zakładkę tagi, nie? To mówisz, że maksymalną ilość wykorzystujesz? Praktycznie już w większości filmów, nie? Dobra. Lecimy. Runda druga. Ale to jest taka, powiem ci, różna szkoła tego YouTube'a, nie? Bo na jednym kanale, jak oglądałem, to mówi właśnie, żeby nie za dużo, bo algorytm świruje, tak samo hashtagi. Znowu na drugim, wiesz, wrzucać jak najwięcej, bo algorytm wtedy w większej liczbie wyszukiwań cię rzuca. No tak jak chyba ci kiedyś mówiłem, że nie wiadomo dokładnie jak on tam działa, więc trzeba testować. Tak, zobaczymy, co się będzie działo. Zabił mnie, nie? Nie dał się odskoczyć. Czyli można powiedzieć, że spamował atakami? No nie do końca, trochę tak jakby ten wybicie z rytmu takie zblokowało mnie trochę. To mówisz, że już skończyłeś nagrywać serię Darksiders, tak? Pierwszą. Tak, oczywiście. Odcinek finałowy, z tego co pamiętam, pojawi się w poniedziałek 11 grudnia. O, to dużo do przodu. I co, Darksiders 2? No, oczywiście, już zapowiedziałem, ale nie chcę za dużo zdradzać, że już pierwszy odcinek będzie od razu po finale Darksiders 1. Bo to jest fajnie, bo to jest bardzo mocna kontynuacja, nie? Bardzo mocno nawiązane. Dwójka jest bardzo mocno, jeśli dobrze pamiętam, a trójka jest tam lekki plot twist, że dzieje się chyba pomiędzy... w trakcie pierwszej części, o! A. Nawet nie wiedziałem, bo w sumie nie ogrywałem trójeczki. O, mamy najazd. O, Ciri. Z Wiedźmina. O, i tutaj jest. No. Spróbuj się teleportował jak na Ciri. Trzeba mu pogratulować walki.
Oraz też muszę zaplanować drugą serię, bo chyba w najbliższym tygodniu zakończę Ghost Runner 2. O. Też szybko, nie? Mimo, że to jest dłuższa ciut gierka, ale wiesz, przy akcji no to szybko zlatuje, nie? No tak, nie no to... Czy jakiś konkretny tytuł w planach? Właśnie nie wiem co wybrać, nie? To masz wybór, tak? Aż taki duży, czy po prostu... No nie wiem, zastanawiasz się nad jakimś RPG-iem, a po prostu grą akcji. No nie chciałbym skakiwać, wiesz, na przykład takiego Assassina w Valhalla, nie? No nie, no to jest... To by była masakra. Ale Mirage masz. Możesz Mirage ograć. No, bym mógł. Nowy tytuł. Ale też się zastanawiałem nad tym. Tym nowym God of War, nie? Ragnarokiem. No, najpierw zacząłem od tej pierwszej. Pierwszy. Z 2018. O kurde, spadłem. A później Ragnarok, nie? Żeby tak, wiesz, kontynuacja historii była. To tak jak ja mam w planach Spidermana, nie? O! Chciałbym właśnie wszystkie trzy, jedną po drugiej, nie? Bo mam czwórkę, znaczy mam zwykłego Spidermana na PlayStation 4. Wykupię sobie ten upgrade do PlayStation 5. On daje chyba wszystkie dodatki, jeśli dobrze pamiętam. Mhm. I wtedy przejść sobie całość, nie? Milesa Moralesa są normalnie na PlayStation 5. I teraz dwójka. I teraz dwójeczkę, którą muszę kupić. Ja na przykład lubię oglądać u tego Damza ten Spidermana taki, wiesz, żeby zobaczyć jak ktoś inny ograł, nie? Mimo że już przeszedłem. Nawet to jest tylko gra fabularna, nie? Bo to nie jest jakaś RPG, że zrobisz inną postać czy coś, ale i tak fajnie się to ogląda. Tak. Mimo, że będą te... Wiesz, co będzie, ale... No tak. Ktoś inny inaczej to rozegra, nie? Co? Teraz skrót, tak? Tak, ja tutaj na ciebie zaczekam. Jesteś. Tu chyba, jak dobrze pamiętam, jak użyję klucza, to coś fajnego odblokuje, ale dobra. Spróbujmy. Nigdy nie sprawdziłem, czy w całej grze jest tyle dostępnych kluczy. Co jest tych miejsc, żeby wejść? Chyba jest aż tyle.
No i co? Teraz pole bitwy przed nami. Tak, bardzo fajne miejsce, nie? O matko boska, chłopaki, spokojnie. Że pamiętam, tu chyba na górze jeszcze siedział. Tak. Mnie to z początku kusiło, że po zakończeniu Dead Space'a ogrywać Batmany wszystkie od Rocksteady. Uuu, no też by było ciekawe. Bo bardzo mi się podobały te Batmany Arkham. Ale stosunkowo stara gra. Oj, bym nie powiedział. Powiem tak. Gotham Knights zostało strasznie zjedzone, nie? Recenzje tego, że taki badziew. Strasznie dobrze się bawiłem przy tym tytule, nie? Fabularnie. Nie ogrywałem go jeszcze. Fabularnie mi się bardzo podobała ta gra. Nie było to wybitne dzieło, ale naprawdę. No, kurczę. Dobra gra, super bohaterska, nie? Dobra, mamy grubaska. Ale tu jest posąg do zniszczenia. Ale to przez te nie przez niego. A, dobra, tego giganta trzeba przyprowadzić. Krwawienie aż na niego weszło. Tasa Komenów. Obraz proroctwo. Czy ja mam nasionko jakieś? Mam. To pójdźmy od razu sobie. Zdobędę nasionko. Chociaż nie odblokuję ten punkt łaski, żeby się noga nie powinęła. To będzie chwila w sumie tutaj. Okej, okay, ja niestety padłem. No to wiesz co? To zakończymy ten odcinek na tym. A w następnym pójdziemy zdobyć nasionko i pójdziemy sobie dalej. Okej. Okay. Wrócę. Wsiądę, zregeneruję wszystko. No dobra, to w tym odcinku to było na tyle. Dzięki za uwagę. Liczę na komentarze, łapki. Do następnego. Cześć.